Witam, tu Wichu1993, to jest kolejny odcinek Stardew Valley. Skończyliśmy Faktory, już ostatni był odcinek Faktory, dlatego też więcej będzie Stardew Valley, więcej będzie Minecrafta, aż się skończy Stardew Valley i wtedy pomyślimy, co następne będzie jako dodatkowa seria. A teraz, jak zdobyłem Iridium Ore poprzednio w Skeleton Dungeon, to przepalimy to, powiększymy trochę więcej, damy sprinklerów. No jak na razie mam pecha co do Iridium. Jeszcze zobaczę tak na szybko może, co jest w... Nie mam żadnych zwierzątek, więc nie muszę się martwić o parę rzeczy. Mogę się skupić na właśnie roślinkach. To jest też dobre, bo według mnie ja teraz nie mam kur, nie mam żadnych kóz, krów i tak dalej, więc mogę się skupić na innych rzeczach, a potem to jak już będę miał bardzo dużo właśnie żarła i te ulepszone właśnie budynki, to będzie tam autofeeder i nie będę musiał nawet tam zaglądać. No, zaglądać będę musiał co jakiś czas, żeby tam wszystko pozbierać, ale tak to będzie okej. No dobra, więc skończyliśmy na tym, to ja może poczekam. A właśnie, mam maila. I'm very impressed, enjoy your... Dostałem 10 tysięcy od Mastera Key za... Czekaj, co to było? Aha, przejście Skeleton Key, Skeleton Dungeon do 25 poziomu. 10 tysięcy, wow. To i tak jest nic w porównaniu do tego, co ja mam aktualnie. F7 proszę, dziękuję. Dobra, ja na razie jak widzicie przez te parę odcinków w ogóle nie zbieram tych rzeczy, bo tak naprawdę moje skupienie jest gdzie indziej. Ale teraz pozbieram wyjątkowo. Okej, więc tak, bitsy mi się tam robią. Też nawet pozbieram te. Pozbieram grzybki, chociaż nie muszę. Naprawdę nie muszę. Te grzybki dam do lodówki, nie będę ich wywalał, bo i tak mam kasy jak lodu. No może trochę ma, jeszcze nie mam aż lodu. Aż jak lodu. Dopiero milion będę miał, to będę, jak będę miał milion, to będzie fajnie. No ale myślę, że jakoś to tam się ułoży. Może też się skupimy już powoli na tym, żeby Abigail do siebie, wiecie, no te takie tam sprawy. Zobaczymy. Mam ametyst przy sobie? Nie. A co to był za dźwięk? Coś mi się odłączyło. No dobra. Dobra. Więc tak, weźmiemy trochę ametystu. Dwa wystarczy. Tak? Tak. Okej. Nie pójdziemy do Abigail. Ona śpi w łóżku, ale dobrze, że mam dostęp do jej pokoju, bo tyle, no, tak bardzo mnie lubi. Śpię z nią w łóżku, patrzcie. O tak. Dobra, wychodź stąd. Dam ci tutaj. O, proszę. Ile już jest starduszek? 4. Wow. Jutro też tam ametyst, co tam? Boże, muszę zamknąć okno! Jest tylko hał cały czas. Jest taki upał u mnie w pokoju. Ja jeszcze zamykam okno. A do tego nie mam wiecznika w pokoju. Jest tak duszno za... Będzie duszno jeszcze bardziej za 30 minut. A ja nie wiem jak to wytrzymam, ale może już Iridium się przepaliło, chociaż to bardzo wątpię. Cholera jasna, co zrobić teraz? Pobiegnę może do dungeonu, Skeleton Dungeon szybko, tak pozbieram coś. Może się trafi mega szczęście, w ogóle jak tam szczęście, jeżeli chodzi o Good Humor. Tak, i tak dużo mi to szczęście nie pomogło w ostatnim odcinku. Więc nie będę na to tak aż patrzę. Dobra, że raczej nie umrę. Mamy trochę bomb, przyda się. Okej, no to pójdziemy do dungeonu. No. Okej, więc zobaczymy jak to nam teraz pójdzie. Postaram się to zrobić szybko. Nie zabrałem żadnych rzeczy zbędnych. Nie. No diament tam był, ale już dajmy sobie spokój z tym diamentem. Proszę, Iridium. To wygląda jak wajcha jakaś, ale... Iridium. Nie ma tu żadnej dziury, nie ma tu nic. Nie, są tylko mumie. No, tylko mumie. Super. Które mnie bardzo mocno tłuką.
To wygląda jak wajcha. Dźwignia, kurwa. Ech. Nie wiem, takie jest właśnie szczęście, że chodzi o Iridium. Teraz ty... Czego uderzyłem za 227? Chyba tak. Poczuj to na moc, mumio. Drabina. Ja chcę dziury. Nie chcę drabin. Jezus, co jestem okropny. No znowu. Już mam pół HP. Super. Jezu. No tak, super. I one, te są nieśmiertelne. Już straciłem tyle życia, że ho, 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 na pewno dam radę coś zdobyć. Chociaż te 5 iridium. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Też nie ma bardzo jak kopać wszystkiego po kolei. O, drabina. Zobaczymy, co jest tam po prawej stronie. Węgiel oczywiście jest. O, jest kolejna drabina. Super. Węgiel jest okej. I też akwamaryn mamy tutaj. A niżej nic. Super. Dosłownie nic. Mogę tu kamień sobie pozbierać, ale to nic nie zmienia. Tragedia. Nie, to może teraz nadmiernie się żalę, ale no, przyzwyczaję się i będzie okej, drabina, jej. Ej. Ej. Cholerne latające jak gówno. Ale kryt wszedł, ja pierdziu. To jest kryt. No jestem dopiero na 5 poziomie. Żadna dziura nie chce się pojawić. Może rzeczywiście wtedy miałem super szczęście, jak tam trafiłem chociaż tą jedną dziurę, ale nie. Te dziury są dosyć częste. Jest tutaj magazyn. Oj, mamy tutaj ametyst. Jest magazyn, może coś się znajdzie. Zwróćmy uwagi. Oczywiście, że nie. No. Chcę tą dziurę znaleźć. Co to ma być? Już wiedziałem. A masz. No i kolejna bomba. Tu jest dobre miejsce na użycie bomby. No i oczywiście zero. Nic. Ej. Nic a nic. Ja może coś się trafi, o. Kolejna dziura. Nic, nic, nic. Zero. Zero. Zero? Dobra, jest. Dobre miejsce na bombę. O, tu jest mega miejsce. No i też nic. Ach. To jest kolejne miejsce. Może nadmiernie będę używał teraz, ale... What the fuck? Co się dzieje? Naprawdę, ty. Jak mogę mieć takiego pecha? Nie rozumiem, te kamienie takie jasne rozwalam, bo za jednym uderzeniem się niszczą, ale to mi nic nie daje. Kompletnie nic. Nic o nic. Zero. Nie. 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 Wow. Wow, no, naprawdę. O, złoto. Złoto będzie dobrze wykopać. Bardzo dobrze. Jest tu coś? Nie, nie z dwóch stron, proszę. Nie mam za bardzo się wybronić od obrażeń wtedy. No i życia już mam bardzo mało. Aj. Kolejny leci do mnie, super. Boom. Pa! Fuck. Boom.
Ciężko ten timing wyczuć. Jak one lecą i lecą. Grzyb. Mam jeszcze jedną bombę. Użyję chyba tu? Chyba już takiego pecha nie mogę mieć. Fuck, sam się zraniłem. O, jest, udało się, wow. O Jezu, nie! No chyba sobie kpijcie teraz. O, dobra. Mam tyle życia i się pojawił obszar, gdzie muszę zabić wszystkie moby. Nice. Super. Nie. Ja nie chcę umierać. Nie, to się nie uda. I to się nie udało. Potrzebuję sobie zrobić jakieś potki na HP. Jakieś żarcie, które naprawdę dużo daje HP. No ciężko. No ale już Iridium się zrobiło. Więc możemy zrobić sobie drugi sprinkler, który jest bardzo przydatny. Gold bar i batery. Battery pack był. Ja tu otwierałem ten ekwipunek. Gold bar i battery pack. Dobra, więc tak. Quality Iridium sprinkler. Muszę robić ciemno? Powolutku. Mam tam. Super. I sadzimy sobie drugi. To i tak nie starczy. Co ja sobie myślałem? Nie wiem, co ja sobie myślałem. Tutaj jest ok. Dobra. Raz. Tak. Super. Istnieje to wciągające naprawdę. Nie okonewki przy sobie. Muszę iść po nią. Dobra, jestem z powrotem. Mamy konewkę i też mamy Star Fruit dropy i quality, wiecie, nawóz. A sobie szybko podleję, bo jeżeli teraz nie podleję, to parę tutaj tych tej ziemi wróci do normalności, bo to podlewa, w sensie dzień się resetuje, wtedy sprawdza to, wtedy się to niszczy i to, co zostaje, to zostanie nawodnione. No, tak to działa, mniej więcej. Quality nawóz, raz, mam 24, mam 27, więc teraz znaczy minus 3 musimy zrobić. Raz, dwa, o, dobra, tak będzie ok. I posadzimy tutaj to. To nam da naprawdę dużo kasy, a może nie. Nie mam co posadzić tutaj. Niestety. Mógłbym tak naprawdę przeskipować tutaj z dosyć sporo dni. Nie mam zwierząt. To nie jest zły pomysł. Nawet okej pomysł. Zobaczmy kalendarz. Kalendarz mówi nic. Nic nie będzie, nic nie ma. Okej, mi to pasuje. Proszę, niech meteoryt spadnie w końcu. Dźwięki. Znaczy, że burza. Tak, burza jest. Super. Nie no, naprawdę super. Dobrze, że jest burza. O, naładowało, to się naładuje teraz. Fajnie. Tak naprawdę mogę przeskipować już ten dzień. A. Tu jest blueberry. Niezebrane. Okej. Skipujemy. Nie mam co zrobić. Nie, czekaj, jest Friday. Idziemy do handlarza. Tego, wiecie. Tego, co w piątki i niedzielę pojawia się. I co masz tutaj dla mnie? Proszę. Um.
Rare seedy są. To już jest coś. Sturgeon. Czy ja to mam do zadania? Fish tank. Nie, nie. Jest Sturgeon. Super. Sturgeon, Sturgeon. Jak to się czyta? Nie mam pojęcia. Ale mamy kolejne zadanie, że tak powiem, z głowy. Fajnie. Super. Kolejne zadanie. Kolejny przedmiot, chciałem powiedzieć. I wiecie co? Myślę, żeby właśnie nie zbudować tutaj kolejnego budynku. Może koniki? Nie, ale mam dużo kasy i nie wiem, co z tym robić. Dlatego może jednak koniki? Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko powiedzieć. Pozbieram może sobie tutaj kamień i drewno i wtedy zobaczymy jeszcze kopę. Kamień, drewno, kamień, tu jest więcej drewna. O, ty, mam iridium. Nawet nie widziałem o tym. Super. Myślę, że to będzie za mało drewna. No ale możemy sobie chociaż zobaczyć, co bym mógł kupić. Nie jest taki zły pomysł. No. Dobra, więc jestem na miejscu, teoretycznie. Zobaczymy, co mogę u Robin zamówić. Więc... Chwalił się to. Nie, o Jezu. Więc... stable... O je. O Jezu, da się uduszę. Stable może być, będziemy mieli konika, 100 hardwood do zdobycia, 10 tysięcy kasy, mało. Slime hatch, myślę, żebym to zrobił, bo jestem bardzo ciekaw, jak to działa, ale to wymaga iridium bar, dlatego może na razie zrezygnujmy z tego. Deluxe cop i te inne deluxe rzeczy, więc może... Weźmy może stable zróbmy. A 100 hardwood i 5 iron barów. Mam 63 hardwood. Mogę ich tu pozbierać. Nawet teraz mogę się wybrać. Zresztą u mnie na farmie jest tego pełno. Nie muszę nawet iść tam do tego zagajnika czy czego tam. No. Na przykład z rybę zaniosę. Bo czemu nie? To jest tak pięknie już. Nie. No. No. Moment. Ten grzybek chyba gdzieś tutaj pasuje. Ale gdzie? No to pasuje, ale ja już tutaj mam. No, lipa. Lipa. Pozbierałem sobie tutaj trochę drewna. Mamy 87 hardwood, ale już tutaj nie widzę żadnego hardwood. Chyba, że tu jeszcze jest, ale nie widzę dokładnie. Gdzie to może być? No nie widzę. O jest, jednak jest. Dobrze widziałem. Więc możemy sobie szybko to zebrać i pójdziemy tam do tego lasu po więcej, mamy teraz 95, więc tylko jedno drzewo tak naprawdę i mamy gotowe to. Na przykład i mogę wziąć kosę i trochę tych drzew porozwalać, żeby się za dużo tego nie porobiło, bo już trochę zebrałem teraz. Chcę się pozbyć tych drzew tak naprawdę. Niepotrzebne mi one. Oj, żeby ta farma była pusta, to trzeba sporo roboty. Naprawdę sporo, tak bardzo dużo. Trochę to zejdzie na czyszczeniu czasu. A jeszcze raz, jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie to jest, ten las, to ja tutaj idziecie i na lewo idziecie cały czas. No jest przy okazji, nie, to już byłem dzisiaj.
Tak, tak. Byłem. To tu będziecie mieli zablokowaną drogę przez dużą kłodę i to się rymowało. I tutaj możecie farmić hardwood. Bardzo, bardzo szybko. No nie, zesnąłem. Tu jeszcze jest przejście. Ono było gdzieś chyba tu na górze. A było tu. Dobra. No i mamy 107. Dobra, więc 5A1 barów i mamy stable, tylko nie wiem, czy dzisiaj już dam radę. Nie, chyba dzisiaj już Robin nie pracuje, bo koniec czasu. Lipa. Przy okazji jeszcze na koniec dnia posadzę te rare seedy, co dostałem, co kupiłem tak naprawdę tutaj. Raz, dwa. I raz, dwa. Super. To będą naprawdę ładne kwiatki. O tak. Piękne będą. Wszystko? Wszystko. Okej. Luz. Mam kolejne iridium. Mogę slime hatch zbudować. To nie jest zły pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. O. Muszę pomyśleć o tym. Dobra. Co my teraz tu mamy? Jeżeli ja bym chciał slime hatch zbudować, to nie pamiętam już co potrzebne jest. Ale i tak brzmi. Cholera jasna. Nie mam iron barów. Tak poważnie. Mam do przepalenia, ale. Ale tak to nie mam. Kurde. Szkoda. Duża szkoda. Dobra, jeszcze kwarc musimy przepalić. A trochę tego przepalania będzie. To tak naprawdę mogę zeskipować dzień. Uuu, i zbieranie. O kurde. Dobra, więc zbierałem wszystko. I tak zbierałem, pomyślałem sobie, a może przerobię koper na iron. A zresztą koper nie jest w ogóle drogi. Jest bardzo tani, więc czemu nie? To sprzedaj. Jest okej. Więc możemy to zrobić. Tutaj mamy coś takiego jak transmutate. I mamy tutaj iron. 3 copper bary to jest 1 iron. Więc potrzebuję tak naprawdę jednego tylko. I jeszcze jeden. No, są 2 tutaj, dobra. A tutaj będę zbierał już bark na slime hatch. No i możemy iść do Robin po to, żeby zrobiła nam już ten budynek. O ile nic nie zapomniałem zrobić, ale chyba nie. Dobra. Okej, jesteśmy u Robin. Proszę. O, jesteś tu, dobra. Nie zapomniałem o niczym? Nie. Build. Zbuduj się gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie będziesz przeszkadzać. A tu może być, albo. Hmm.
Tu też nie jest złe miejsce. Ale. Tutaj zbudujemy. O, tu. Te drzewa wyczyszczę i będzie ok. No to teraz idę wyczyścić te drzewa, co tam były. Dobra, więc to jest tutaj i teraz pójdziemy zeskipować 2-3 dni, żeby to właśnie się zbudowało. I zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać, jak to będzie działać. I na końcu skończymy odcinek, bo już jest 25 minut przeszło. Dobra, więc tak, śpimy jeden dzień, potem drugi dzień, ale kasy. Jestem bardzo bogaty. O tak. Dobra, jeden dzień, drugi dzień, tylko dam kwarc tu. Drugi dzień. I chyba... A tego już nie muszę. I chyba już będzie ok. Chyba. Może jest zbudowany, może nie. O, jest nowa pora roku, to będzie jesień. Nie, jeszcze Robin robi. Super. Pozbieram tylko battery packi. Mamy jabłka w końcu. Jabłka i to jest do zadania też. Super. Super. Mega. Zobaczę tylko jak tutaj. Tutaj nasze nic nie będziemy mieli. Wow, trzeba dużo posprzątać. To sobie później. Zobaczę jak tam w szklarni to wygląda. A w szklarni wszystko wygląda pięknie. Super. Dobra, to jest ok. Jeszcze jeden dzień przeskipuję i będzie gotowe to raczej. Raczej na pewno. No. Powinno być. A czy będzie, to się przekonamy za chwilę. Po spaniu. No i... Jest! Super. A, mamy kunia. Nazwę cię... kurde, no. Nie wiem. Nazwę cię... A, random! Nie wiem. Kuba. Dobra, już enter dosiłem. Nie, jestem na kuniu. Kuni. Mój kuni. Nie mogę przepiec. Patata. Jak szybko? Jak bardzo szybko? Liczymy. Stąd? Dotąd. To jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy. Ok. Na kuniu. Raz, dwa. No to jest szybciej. Jej! Mogę, a kuń może jeździć wózkami do góry. Tu jeszcze szybciej chyba działa. Wow. Jak patata. Uuu, nie może. Szkoda. Query. Fajnie, query jest. Iridium nie ma. I zobaczymy, czy będzie na mnie czekać kuń. Tak. Ej, kuń. Patataj. Jej. Jej. Właśnie mam to zadanie, żeby burmistrzowi tam podsadzić bit, żeby mieć dostęp do kasyna. A miałem kończyć odcinek. A ja nie wiem nawet jak postęp tego jest porostu bitsów. No już jest gotowe. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. No to zadanie mogę wykonać teraz, w każdej chwili. Super.
Okej, to na następnym odcinku to zrobię. Tak więc mamy Kunia, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, pa pa!